Cześć, witajcie. Dzisiejszy odcineczek zakrętarka. Zakrętarka od Worksa z serii PowerShare. Jest to najmocniejszy model z całej gamy Worksa, ponieważ mamy tu aż 260 Nm. I w zestawie, gdy kupujemy z bateryjkami, przychodzi nam w takiej walizetce, takiej bardzo fajnej, wygodnej walizetce, gdzie mamy w zestawie dwie baterie oraz ładowarkę. 260 Nm, tak jak mówiłem, jest to naprawdę kawał bestii. Jeżeli chodzi o wagę tego narzędzia, to mamy tutaj kapkę ponad kilogram, bez żadnej baterii, bez niczego, a z baterią na przykład 2,5 Ah waży to kapkę kilogram 400, więc to nie jest dużo. Jest to model WX261. Oczywiście mamy tutaj silnik bezszczotkowy, mamy tylko zaledwie 14 cm, to jest naprawdę niewiele jak na taki sprzęt. Tutaj średnica jest około 50 mm i wysokość całkowita z baterią 2,5 Ah jest około, jak dobrze pamiętam, 22,5 cm chyba, to coś takiego. No, plus minus. Więc niewielkie gabaryty, a naprawdę bardzo mocna. Tak jak mówiłem, 260 Nm. Mamy diodę kontrolną, która tutaj pozycjonuje, świeci w danym miejscu, gdzie mamy tutaj wrzeciono. Oczywiście mocowanie heksa 1/4, 6,35 mm. Trzy tryby pracy. Tryby pracy zmieniamy tutaj nad światełkiem. Przełączamy, mamy jedynkę, dwójkę, trójkę. Jeżeli chodzi o prędkości, ja nie pamiętam tych prędkości, ale już za chwilę wam tutaj powiem, jeżeli tutaj piszę coś na tych temat prędkości, bo ja tak szczerze mówiąc nie pamiętam tych speedów prędkości. Tutaj nie piszę. A tutaj mamy na pierwszym 900 obrotów od 0 do 900, na drugim od 0 do 2400 i na trzecim od 0 do 3000 obrotów na minutę. Więc no, spoko, naprawdę spoko. Co mi się podoba w Worksie, to tutaj mamy taki zwany miękki start. Nie to, że tutaj od razu daje to ogień, tylko zobaczcie. Czyli mamy pełną kontrolę, nie mamy takiego czegoś, że od razu bum i od razu daje pełen gaz. Nie, to wchodzi na płynnie na obroty i maksymalnie wjeżdża. To jest na trójeczce, mamy jedyneczkę, jak słyszycie, od 0 do 900 obrotów, płynna regulacja w spuście, dwójeczka, słychać już troszeczkę szybciej i trójeczka. Najszybciej. Jak słyszycie, ten silnik naprawdę pięknie pracuje. Oczywiście bateria PowerShell z całego systemu PowerShell, czyli tutaj mamy jedną baterię, wiele urządzeń, całą gamę elektronarzędzi, jak to się mówi, roboczych, jak i ogrodowych. Oczywiście we wszystkich narzędziach mamy silniki bezszczotkowe, 3 lata gwarancji, nic dodać, nic ująć. W zestawie mamy oczywiście również klips do paska, który możemy na prawo ręcznego i dla lewo ręcznego. I jeszcze jest uchwyt na jeden bit. Gdzieś go mam. Kiedyś wam w końcu to pokażę. Tyle, jeżeli chodzi o same parametry urządzenia. Może przejdźmy do jakichś testów, żeby tutaj nie było, że nic nie pokazuje. Osobiście narzędzie przetestowane zostało przy pracach przy dachach, jest bardzo moim zdaniem dobre narzędzie, nie przegrzewa się, nie ma jakiegoś tam negatywnego odczucia na jego temat, wszystko fajnie, płynnie pracuje, czy to na pierwszym, drugim, czy na trzecim biegu. Przejdźmy może do jakichś testów, powkręcamy troszeczkę różnego rodzaju wkrętów, tak samo i wkrętów ciesielskich, dłuższych gabarytów. Zobaczymy, jak to się zachowuje, przynajmniej wy zobaczycie, bo ja już to wiem, jak to działa, ponieważ ja już to sprawdzałem. Więc nie przedłużamy, przechodzimy do testów. Dobra, witajcie z powrotem. Już się przygotowałem, może zacznijmy od czegoś takiego lżejszego,
czyli na przykład wkręty do drewna, ale żeby tutaj nie bawić się, nie rozczulać się w jakieś małe gabarytki, na przykład 70 mm. Zobaczcie na biegu pierwszym, jak to się prezentuje. Mam tu kawałek sosnowej kantówki suchej. Zobaczcie, bieg pierwszy, wkręt 70 mm. Skucha. Jak widzicie, dokręca powolutku, powolutku. Jak dobrze wiecie, bieg pierwszy jest to bieg precyzyjny. Voilà, bez żadnego problemu. Bieg drugi, 70 mm. Jedziemy. Już o wiele szybciej, o wiele łatwiej. Bez żadnego zajęknięcia idzie. Bieg trzeci, 70 mm. Tutaj to nawet nie ciężko nie zauważyć, jak wkręca. Jak widzicie, jest moc, jest ogień. Nie będziemy przedłużać, bo z takimi wkrętami poradzi sobie większość zakrętarek. Jeszcze zobaczcie, wkręt 90 mm. Tutaj ten jakiś krzywy, to ja nawet go nie będę wkręcał. Nie ma sensu. Ten troszeczkę prościejszy. 90 mm. Również bez zajęknięcia. Dobra, przejdźmy do czegoś konkretniejszego. Wkręty ciesielskie. Może na początek 8x120. 8x120. Uciekłeś, to uciekłeś. 8x120. Wkręt ciesielski T40 Torx. Bieg najpierw drugi. Na pierwszy nie ma sensu. Zobaczmy, jak sobie poradzi na dwójce. Bez żadnego problemu. Pojedźmy od razu już z grubszego tematu. Bieg trzeci, wkręt 140. Oczywiście skręt bez nawiercania. Jedziemy. Bezproblemowo. Zapas mocy jest i to spory. 160 na 8. Bezproblemowo. Tutaj jeszcze zapas mocy bardzo duży. Więc nie wiem, czy jest sens bawić się tymi wkrętami, ponieważ ta zakrętarka jest na tyle silna, że śmiało tutaj mamy spory zapas. 160 jeszcze raz. Bez żadnego problemu. Zakrętarkę oczywiście możemy również wiercić różnymi rodzajami wiertełek, czy to do metalu, czy to łopatkowymi. Może łopatkowe jakie znajdę? Może będzie lepiej? Zobaczymy, jak to prezentuje się. A co? Zobaczmy, jakie mamy łopatkowe wiertła. 28 mm może być. Jakieś tępe, ale zobaczmy. 28 mm wiertło łopatkowe. Tu nie mamy wkrętów. Zobaczmy, jak sobie poradzi bieg trzeci. Żem nadymił, idzie bezproblemowo, ale wiertło jest na tyle tępe, że szkoda mojego męczenia. Chyba oddać do ostrzenia. Co mamy tutaj ostrego?
22 wygląda na w miarę ostre. No i to mogę powiedzieć, że było ostre wiertło. To było ostre wiertło. Więc jeżeli mamy ostry sprzęt, nie ma problemu, ta maszynka nie kucnie pod żadnym względem. No dobra, jeżeli teraz naśmieciłem, no to przy okazji zróbmy test odkurzacza. Jeżeli się mnie nabrudził, to teraz trzeba to wszystko ładnie odkurzyć, co nie? Przy okazji. Kurde, czyściutko. Można. Ale tak z miłym żartem, recenzja odkurzacza innym razem, ale daje radę. Podsumowując, bo tu nie ma co się tam rozczulać, rozdrabniać, kombinować, nabijać minuty, bo to moim zdaniem nie ma sensu. Kolejne świetne narzędzie od marki Work, które jest godne polecenia. Osobiście przetestowałem w wielu sytuacjach, w różnych warunkach i z czystym sumieniem mogę go polecić. Koszt jego gdzieś tu Wam za chwilę wyskoczy, ile to narzędzie kosztuje bez niczego i ile kosztuje na przykład w takim zestawie, żebyście wiedzieli na przyszłość. I tyle. Dajcie znać, czy warte, czy nie warte. Czy Waszym zdaniem narzędzia Works robią robotę, czy nie robią robotę, czy godne polecenia, czy niegodne polecenia, czy wybiją się na naszym rynku, czy się nie wybiją. Ja osobiście uważam, że tu mam naprawdę świetną jakość w rozsądnej cenie. I tyle. Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się, do następnego. Cześć.